Szczęść Boże, coś wam powiem. Narodzenie króla pokoju stało się zagrożeniem dla tych, co chcą królować używając przemocy, wojny, zła. I trwa to aż po dzień dzisiejszy. Nie wszyscy chcą, by co roku im przypominać o radości Bożego Narodzenia. Nie sądziłem, że ludzie mogą mieć pretensje o to, że mówi się chociażby w szkole czy w przedszkolu o świętach. Świętują dni wolne, jakieś święta, ale nie wiadomo jakie. Jest to niechęć do chrześcijaństwa, jaka w niektórych rejonach świata przybiera kształt prześladowań, zamachów czy cierpień. Każdego dnia ktoś oddaje życie za wiarę. Te dzieci z okolic Betlejem, które Herod kazał zabić, choć nie poznały Jezusa, uznano za męczenników. Przyjęły chrzest krwi. W Herodzie zrodziła się dzika zazdrość i lęk przed utratą władzy. Wielu dziś także czuje taki lęk o utratę władzy nad kimś lub kontroli nad własnym życiem. Może sam fakt posiadania dzieci dla wielu stał się problemem, bo traci się swoją wolność. Przecież pojawienie się dziecka wszystko zmienia. Odebranie komuś życia nie ma żadnego wytłumaczenia. Czy to zabójstwo, eutanazja bądź aborcja, to zawsze jest to stanięcie wobec niewinnego człowieka, by pozbawić go tchnienia. Można wyróżnić dwa stopnie grzeszności. Pierwszym jest chęć ucieczki od Boga, bo w Jego obecności ujawniają się ich grzechy, a przecież oni nie widzą w nich zła. Grzech stał się częścią ich życia i się do niego przyzwyczaili, a Bóg swoją obecnością ich niepokoi. Może też być tak, że nie ucieka się przed Bogiem, ale przeciw Niemu stosuje się agresję, tak jak Herod. Zwyczajnie atakuje się wszystko, co do Boga należy. Ludzi Kościoła, zwyczaje, tradycje, wszelkie praktyki religijne. Nawet przydrożne krzyże przeszkadzają, bo wywołują w człowieku lęk. Lęk przed swoją małością i przed prawdą. Czasem słyszymy pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza w świecie do zła i cierpienia? Zresztą nie w Bogu jest zło. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Zło jest w człowieku. Może zamiast pytać, czemu Bóg na coś pozwala, zapytam wpierw siebie, do jakiego zła nie potrafię się przyznać przed samym sobą. Jeśli nie dostrzegę w sobie winy, nic się nie zmieni. Śmierć tych dzieci nie przyszła z powodu Jezusa. Ona przyszła z powodu niezrozumienia znaków i chorych ambicji. W obliczu różnych niewytłumaczalnych wydarzeń z naszej egzystencji może się zrodzić w człowieku ateizm. To zamknięcie się naprawdę objawioną i wypełnienie się ciemnością. Ludzki rozum często nie rozumie Bożych planów, które wydają się nam sprzeczne. Dobrze, że mamy przykłady ludzi, którzy mimo wszystko słuchają Boga i Jego poleceń. Chociażby jak Józef, który pod wpływem anioła ucieka do Egiptu. W naszym życiu powinniśmy zawsze zatem konfrontować się z trudnościami, które w większości można rozwiązać. Trzeba tylko chcieć i mieć odwagę się z nimi mierzyć. Konfrontacja z każdym bolesnym doświadczeniem jest możliwa i powinna odbywać się na poziomie wiary. Ufając i wierząc Bogu, mamy szansę na wyjście z każdej sytuacji. Jak napisał znany autor Stephen King, życie to jednak coś więcej niż tylko ucieczka przed bólem.